Україно моя, всіх у нас ти одна, Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Карпати, Дніпро, кажуть нам, ми одно, і молитва одна, ми українська сім'я, і не впадемо ми, України сини, бо молитва свята дасть нам силу іти. Drodzy przyjaciele, znajomi i ludzie z otwartymi sercami. Jak pewnie część z Was wie, od około 2 tygodni działam czynnie w niesieniu pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Działamy lokalnie, ale także na szerszą skalę, organizując transporty rzeczy pierwszej pomocy bezpośrednio na granicę, ale także i do Lwowa oraz Kijowa. W drodze powrotnej organizujemy transport osobowy. Osobiście w każdy weekend wsiadam w auto i jadę z ludźmi chętnymi do niesienia pomocy po uchodźców na granicę. Z reguły są to matki z malutkimi dziećmi. Po przyjeździe do Wrocławia zapewniamy im opiekę i dach nad głową, ciepłe jedzenie i wsparcie moralne. Wszystkie nasze działania sponsorowane są z naszych funduszy, prywatnych kieszeni. Aktualnie jesteśmy na wyczerpaniu środków, czyli funduszy na zakup paliwa do naszych samochodów, żeby można było pojechać na granicę i nieść pomoc. Apeluję do osób lub firm, które chciałyby pomóc, o przekazanie środków finansowych lub w formie paliwa, darowizny na podróż w kierunku granicy i z powrotem. Dystans, jaki pokonujemy jednego dnia, to jest około 1150 km. Sytuacja z paliwem jest dramatyczna, cena nie napawa optymizmem, a i dostępność jest mocno ograniczona. Wspomóżcie nas w działaniach i proszę, ściągnijcie nam jeden problem z głowy, a my zajmiemy się na spokojnie po raz trzeci organizacją wyjazdu poczekające matki z dziećmi. Oni tego potrzebują. Najbliższy wyjazd planujemy na 12.03.2022, czyli sobota rano. Wszystkich zainteresowanych wsparciem proszę o kontakt bezpośrednio ze mną. Telefon 796 076 770 lub za pośrednictwem Messengera, jeżeli chodzi o Facebook albo WhatsApp. Z góry dziękuję i niech pokój zapanuje między ludźmi. Stop w wojnie, pomoc Ukrainie. Nos